10 szpilki w mundurach. W sierpniu 2019 pewne konto na Twitterze opublikowało zdjęcie, które rzekomo pokazywało, jak chińscy żołnierze utrzymują postawę, umieszczając szpilkę lub igłę w kołnierzu munduru tak, aby czubkiem skierowana była w stronę szyi. Zdjęcie zostało zrobione w Pekinie w lutym 2012 i przedstawia chińskiego policjanta paramilitarnego, przygotowującego się do ogólnochińskiego kongresu ludowego. Chociaż jest to autentyczne zdjęcie szpilki używanej do korygowania postawy, nie jest to metoda szkolenia, którą muszą znosić wszyscy żołnierze. Jest to środek naprawczy dla żołnierzy, których postawy nie odpowiadają standardom. Żołnierze ćwiczyli przez niekończące się godziny, aby trzymać wyposażenie dokładnie na tym samym poziomie. Zdjęcia pokazywały również ich instruktorów trzymających nitki jako prowadnice lub wbijających igły w kołnierze koszul żołnierzy, skierowane na ich szyję, aby poprawić złą postawę. 9. Przymusowe eksmisje w Chinach. Przymusowe eksmisje w Chińskiej Republice Ludowej odnoszą się do praktyki przymusowych rekwizycji ziem od obywateli, zwykle w celu zrobienia miejsca na projekty rozwojowe. W niektórych przypadkach władze rządowe współpracują z prywatnymi deweloperami w celu przejęcia gruntów od mieszkańców wsi za odszkodowaniem niższym od ceny rynkowej. W wielu przypadkach zamiast rekompensaty pieniężnej lub oprócz rekompensaty pieniężnej oferuje się im również mieszkania zastępcze. Przymusowe eksmisje są szczególnie powszechne na obszarach wiejskich i są głównym źródłem niepokojów i protestów społecznych. Podstawowe założenia prawa własności są radykalnie różne w prawie chińskim niż w większości krajów zachodnich. Chiński rząd może legalnie wywłaszczać grunty na rzecz dobra publicznego. Państwo może przymusowo eksmitować lokatorów i pozbawić praw właścicieli i najemców po zapłaceniu odszkodowania. W wielu przypadkach to wywłaszczenie gruntu w celu sprzedaży osobie prywatnej lub firmie. Chociaż przymusowe eksmisje mają miejsce w całych Chinach, zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich, istnieje kilka godnych uwagi przykładów eksmisji setek tysięcy ludzi. Na przykład w samym Szanghaju w latach 1993-2003 eksmitowano ponad 2,5 miliona ludzi. Natomiast podczas przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 eksmitowano łącznie około 1,5 miliona osób. 8. W Chinach istnieje możliwość wynajęcia dziewczyny. W Chinach rozkwita biznes agencji wypożyczających narzeczone kawalerom, którzy mają dość nagabywania rodziców, domagających się znalezienia przez nich partnerki życiowej. Agencje zajmujące się wynajmowaniem narzeczonych za jeden dzień ich pracy inkasują co najmniej 1000 juanów, czyli nieco ponad $150. Usługa ta obejmuje jedynie towarzystwo dziewczyny. Wynajmujący nie powinni liczyć nawet na to, że będą mogli złapać ją za rękę, podkreśla przedstawiciel jednej z takich firm. W Chinach co prawda żyje bardzo dużo ludzi, ale ze względu na odgórne ograniczenia co do liczby potomstwa są to głównie mężczyźni. Nic więc dziwnego, że faceci muszą walczyć o partnerki, a dziewczyny zasypywane są ofertami matrymonialnymi. W takich warunkach naprawdę trudno się odnaleźć. Rodzice młodych Chińczyków nie chcą jednak słyszeć o ewentualnych trudnościach i domagają się, aby ich potomkowie wreszcie odnaleźli drugą połówkę. Jest to szczególnie ważne w okresie świątecznym. Chiński Nowy Rok przypada według naszego kalendarza pod koniec stycznia lub w lutym. W tamtejszej kulturze to okres spędzany w gronie najbliższych, a jednocześnie najlepszy moment na przedstawienie swojego partnera rodzinie. W związku z tym nie brakuje ofert dla zdesperowanych Chińczyków, którzy za wszelką cenę chcą udowodnić otoczeniu, że wcale nie są dziwni i niezaradni. W internecie kwitnie wynajem ukochanych, z którymi można spędzić noworoczne ferie. 7. System zaufania społecznego. Jest to krajowy system oceny obywateli opracowany i wprowadzony przez rząd Chińskiej Republiki Ludowej. Do 2020 roku system miał objąć 1,3 miliarda Chińczyków. Używany w mediach zachodnich skrót SCS pochodzi od angielskich słów Social Credit System. W języku polskim określenie to tłumaczy się jako system zaufania społecznego lub system wiarygodności społecznej. Słowo kredyt zawarte w określeniu Social Credit System jest tłumaczeniem chińskiego terminu Xiong, które pierwotnie oznaczało bycie godnym zaufania i uczciwym człowiekiem. System przyznaje każdemu obywatelowi ustaloną odgórnie liczbę punktów. Obywatel może stracić lub zyskać punkty w zależności od podejmowanych przez niego aktywności.
Zgodnie z założeniami programu punkty przyznaje się m.in. za segregowanie śmieci, płacenie rachunków w terminie i działalność charytatywną. Odejmuje się za wykroczenia, przestępstwa, mandaty, nadmierne używanie gier komputerowych i posiadanie znajomych z niskim rankingiem. System podzielił obywateli na 4 główne grupy A, B, C i D. Niektóre aktywności, np. uzyskanie tytułu naukowego lub otrzymanie kredytu, nie są możliwe dla obywateli niższej grupy. Obywatele posiadający najwyższą punktację otrzymują profity, np. zniżki na energię elektryczną oraz pierwszeństwo w przyjęciu do szpitala. Należący do niższych grup nie mogą uzyskać paszportu ani zajmować kierowniczych stanowisk. Wszystkie dane obywateli zebrane w ramach projektu są zgromadzone na rządowych serwerach. Do oceny obywateli używa się również treści opublikowanych przez nich w internecie, w tym w serwisach społecznościowych oraz analizy historii ich aktywności w sieci oraz dokonywanych przez nich zakupów internetowych. 6. Zrównano góry, by zrobić miejsce na miasto. Deweloperzy w Chinach dosłownie przenoszą góry, aby zapewnić budowę kolejnego dużego projektu. Jeden z największych projektów tego typu rozpoczął się w kwietniu 2012 w Yan w prowincji Shaanxi, gdzie celem było podwojenie powierzchni miasta przez utworzenie dodatkowych niemal 80 km2 terenu. Lokalni urzędnicy spodziewali się, że projekt przyniesie miliardy juanów ze sprzedaży lub dzierżawy nowej ziemi i oszczędzenia gruntów rolnych w innych częściach kraju, które w przeciwnym razie mogłyby zostać wykorzystywane pod zabudowę. Usuwanie gór odbywało się już wcześniej na świecie, zwłaszcza w kopalniach odkrywkowych we wschodnich Stanach Zjednoczonych, ale nic wcześniej nie zostało wykonane na skalę chińskich robót ziemnych. Planowana metropolia zwana nowym obszarem Lanzhou będzie znajdować się 50 mil od stolicy prowincji Lanzhou. Wypełnione wieżowcami, parkami, a nawet plażami, przyszłe centrum miejskie zajmie ponad 15 km2 ziemi, a jego budowa będzie kosztować deweloperów kolejne 11 miliardów dolarów. Chociaż projekt został zatwierdzony przez Chińską Radę Stanową i podobno zwiększy produkt krajowy brutto regionu do 43 miliardów dolarów do 2030, istnieją poważne obawy związane z budową nowego obszaru. Według Światowej Organizacji Zdrowia miasto ma już największe zanieczyszczenie w całych Chinach, a w związku z rozbudową metropolii problem również się powiększy. 5. Polityka jednego dziecka. To polityka kontroli populacji Chińskiej Republiki Ludowej, zainspirowany ówczesnymi ruchami antypopulacyjnymi, rząd chiński wprowadził politykę w 1977 roku w celu złagodzenia problemów społecznych, ekonomicznych i problemów ochrony środowiska w Chinach, twierdząc, że polityka miała zapobiec ponad 250 milionom urodzeń. Limit jednego dziecka był stanowczo egzekwowany na obszarach miejskich, ale stopień faktycznej realizacji wahał się w zależności od miejsca. W większości obszarów wiejskich rodziny miały prawo wnioskować o zgodę na drugie dziecko, jeśli pierwsze było dziewczynką. Rodzenie nadliczbowej liczby dzieci powodowało duże grzywny. Rodzice naruszający zasady polityki byli zobowiązani do zapłaty kar pieniężnych i mogli być pozbawieni premii w miejscu pracy. Jednak w 2012 roku po raz pierwszy odnotowano w Chinach spadek ludności w wieku produkcyjnym. W związku z tym od listopada 2013, gdy jedno z rodziców było jedynakiem, para mogła mieć dwoje dzieci. Zgodę na drugie dziecko wydawano w drodze decyzji administracyjnej. Zmiany wprowadzono z powodu szybkiego starzenia się społeczeństwa chińskiego, jednak zainteresowanie posiadaniem drugiego dziecka okazało się małe, głównie ze względu na duże koszty wychowania dziecka oraz niechęć do rezygnacji z kariery zawodowej. Chiński rząd oszacował, że dzięki polityce jednego dziecka urodziło się około 300 milionów mniej dzieci w okresie około 30 lat obowiązujących przepisów. 4. Kampania czterech szkodników. Czyli inaczej zwalczanie czterech plag. Kampania społeczno-polityczna wprowadzona w życie w Chińskiej Republice Ludowej w latach 1958-1962 była jednym z elementów Wielkiego Skoku. Polegała na tępieniu szczurów, wróbli, komarów i much, a jej celem było podniesienie poziomu higieny w Chinach. Najbardziej kontrowersyjnym elementem kampanii było tępienie wróbli, które według komunistycznych władz miały wyjadać ziarno na zasiew. W efekcie miliony Chińczyków w całym kraju zaczęły tępić te ptaki, przez co na polach rozpleniły się owady, głównie szarańcza, które były dotąd zjadane przez wróble.
Szkodniki zniszczyły plony, co przyczyniło się do powiększenia panującej wówczas w Chinach klęski głodu, która w okresie całego wielkiego skoku pochłonęła od 20 do 40 milionów istnień. W 1960 roku zamiast wróbli zaczęto tępić pluskwy, a dwa lata później kampania została zakończona. Chociaż pomysł eliminacji wróbli często cytowany jest przez historyków jako jaskrawy przykład szaleństwa komunistycznej dyktatury, to jednak ukazywanie go w tym kontekście jest znacznym uproszczeniem. Zdaniem historyków tego rodzaju zwalczanie szkodników w kolektywistycznych społeczeństwach Dalekiego Wschodu ma niewiele wspólnego z komunizmem. 3. Jedna strefa czasowa. Czas w Chinach jest zgodny z przesunięciem czasu UTC plus 8, czyli 8 godzin przed uniwersalnym czasem koordynowanym, mimo że kraj ten obejmuje prawie 5 geograficznych stref czasowych. Mierząc około 4800 km od wspólnej zachodniej granicy z Pakistanem do Morza Wschodniochińskiego na wschodzie kraju, Chiny obejmują ponad 60 stopni długości geograficznej. Składa się na to 5 idealnych stref czasowych z przesunięciami UTC od plus 5 do plus 9. Mimo tego w całych Chinach jest utrzymywana jedna i ta sama strefa czasowa. Jeszcze na początku ubiegłego wieku w Chinach obowiązywało 5 stref czasowych, jednakże wiele regionów nie przestrzegało ich dokładnie i używało własnych pomiarów czasu, co prowadziło do chaosu. Zmieniło się to po ustanowieniu Chińskiej Republiki Ludowej w 1949 roku. Chiny przez cały rok przestrzegają chińskiego czasu standardowego i nie występują żadne zmiany w zegarze czasu letniego. Ze względu na ogromne rozmiary geograficzne chińskiej strefy czasowej, w najbardziej na zachód wysuniętych obszarach kraju południe słoneczne przypada znacznie później niż o 12:00. Na przykład w Kaszgrze w zachodnim Xiangzhou słoneczne południe może mieć miejsce dopiero po 15:00, a na terenach wschodnich południe słoneczne ma z kolei miejsce przed 12:00. 2. 30 milionów ludzi mieszka w jaskiniach. Chiński przemysł budowlany, wykorzystujący zaawansowane technologie, mógł przez ostatnią dekadę prężyć swoje potężne muskuły konstrukcyjne w miejscach takich jak Pekin i Szanghaj, ale na przykład kilkaset kilometrów dalej w prowincji Shaanxi około 3 miliony ludzi żyje nadal w jaskiniach. Te proste jaskiniowe domy często rozsiane są po okolicy w małych, trudnych do znalezienia skupiskach, gdzie setki jaskiń rozciągają się na kilku różnych poziomach zbocza. Można tam znaleźć całe społeczności złożone wyłącznie z mieszkańców jaskiń. Może to zabrzmieć zabawnie lub obraźliwie nazywając kogoś jaskiniowcem w XXI wieku, ale biorąc pod uwagę, że większość tych podziemnych, zakopanych mieszkań ma wszystkie udogodnienia nowoczesnych domów, być może w Chinach nie powinno to być traktowane jako obraza. Te domy jaskiniowe nie potrzebują wiele materiałów budowlanych, a ponieważ wzgórza i góry, w których są wykopane, działają przez cały rok jako naturalna izolacja, są w rzeczywistości bardziej energooszczędne niż większość konwencjonalnych domów jednorodzinnych. Domy w jaskiniach mają jednak różne wyposażenie w zależności od stopnia zamożności mieszkańców. Niektóre mają ogrzewanie, bieżącą wodę oraz kanalizację, inne pozbawione są jakichkolwiek wygód. 1. Mao Zedong miał podarować kobiety Stanom Zjednoczonym. Mao Zedong uznawany jest przez wielu za najgorszego przywódcę Chin w historii. By utrzymać się u władzy, nie wahał się przed niczym. Wielki sternik, jak nazywała go propagandowa prasa, nie robił sobie wiele z klęski głodu. Stan zdrowia rodaków też niezbyt go interesował. Kiedy osobisty lekarz zwrócił mu uwagę, że Chińczycy borykają się z puchliną i żółtaczką, Mao odpowiedział: wy, lekarze, nie macie nic innego do roboty poza straszeniem ludzi. Rewolucja to nie jest herbatka, powtarzał do końca życia. Liczył się tylko cel, nawet za cenę niewyobrażalnych poświęceń. Mężczyzna obejmował władzę w Chinach w latach od 1949 do 1976 i miał za nic wartość człowieka. Kiedyś zaproponował jednemu z amerykańskich polityków bardzo ekscentryczne rozwiązanie. Powiedział podczas rozmowy w 1973 roku: Chiny to bardzo biedny kraj, nie mamy zbyt wiele, to co mamy w nadmiarze to kobiety, więc jeśli chcecie, możemy wam kilka dać. Następnie dodał: mamy za dużo kobiet, rodzą dzieci, a naszych dzieci jest też za dużo. Chcecie nasze Chinki? Możemy dać im wam, nie wiem, nawet 10 milionów.
Dziękujemy za oglądanie. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij polubić tego filmu. Możesz też odwiedzić nas na Instagramie i na Facebooku po więcej ciekawostek, a w komentarzach możesz podzielić się sugestiami na kolejne odcinki. A oprócz tego życzymy również wesołych świąt.